Monika Andrzejczak, dzień dobry Państwu. Przed nami noc bez przymrozków. Jutro prawie w całym kraju będzie powyżej 10 stopni, ale coś za coś. Będzie bardzo dużo deszczowych chmur i poczujemy silniejszy wiatr. Tej nocy deszcz będzie padać od Suwalszczyzny, Podlasia i Mazur przez centrum Polski aż po Śląsk i zachodnią Małopolskę. Te opady jeszcze nie będą tak intensywne jak te, które spodziewamy się jutro. Pogodniejsze niebo tylko gdzieniegdzie na północnym zachodzie i na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr najsilniejszy nad Bałtykiem i w górach, na Pomorzu w porywach do 80-70 km na godzinę, a w górach nawet powyżej 100. Wieje z kierunków południowych, więc mowa o chalnym. Jutro też w Polsce wietrznie. Będzie bardzo dużo deszczowych chmur. Najintensywniejszych opadów spodziewamy się od Śląska przez centrum kraju aż po Mazury, Suwalszczyznę i Podlasie. Przy czym na Śląsku w ciągu dnia spadnie około 30 litrów wody na metr kwadratowy, a w centrum i na północnym wschodzie około 15. Temperatura od 7 do 13 stopni, ale wiatr trochę nam odbierze ciepła. Znów najsilniejszy będzie nad morzem, a także w górach. Tam porywy wiatru do około 110 km na godzinę. Ciśnienie lekko się waha. I ciekawostką niech będzie to, że za tydzień o tej porze na wschodzie Polski już nie 7, nie 13, a najwyżej 2-3 stopnie. Od umiarkowany klimat ze zmiennością bez umiaru. Do zobaczenia.